Sława Wielkiej Polsce, z tej strony Grzegorz Ćwik, redaktor naczelny i wydawca miesięcznika narodowo-radykalnego Szturm. Witam Państwa ponownie na kanale Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Tradycji Niklot. W kolejnym odcinku, gdzie ponownie mam przyjemność wypowiedzieć kilka słów na temat ideologii nacjonalistycznej, chciałem poruszyć temat narodowego syndykalizmu. Każdy generalnie, kto ostatnimi czasy czyta publicystykę Szturmu, czyta nasze artykuły, śledzi nasze kanały w internecie, nie tylko w internecie, także na konferencjach i w innych miejscach, ma świadomość, że gdzieś tam się pojawiła ta idea narodowego syndykalizmu i dość konsekwentnie staramy się ten narodowy syndykalizm w ramach ideologii nacjonalizmu szturmowego wdrażać i propagować. Oczywiście nacjonalizm szturmowy, tak samo jak i wszystkie jego części składowe, a więc także narodowy syndykalizm traktujemy nie jako swoiste odtwórstwo, tak samo właśnie narodowy syndykalizm, ale ideę modernistyczną i ideę nowoczesną. Kilka słów, skąd się wziął ten narodowy syndykalizm, co on oznacza, jak my go traktujemy, jakie faktycznie są nasze inspiracje. Narodowy syndykalizm dla nas jest swoistą alternatywą, zarówno wobec czasów, w których obecnie żyjemy, jak i wobec innych alternatyw, ewentualnie mogących się pojawić wobec kapitalizmu. No nie mamy chyba wszyscy wątpliwości, że żyjemy w świecie liberalnym, w świecie kapitalistycznym, wolnorynkowym, jednocześnie jesteśmy krajem, tak jak podobnie cały nasz region, postsowieckim, postkomunistycznym. I mamy wszyscy doskonale świadomość, że obie te formy pod względem ekonomicznym, gospodarczym, społecznym, a więc ta forma PRL-owska, komunistyczna i forma kapitalistyczna, nie są formami odpowiednimi. Kilka takich naszych konstatacji wstępnych, które nam umożliwiły ukształtowanie i dopracowanie tej koncepcji narodowego syndykalizmu. Po pierwsze, jak już powiedziałem, żyjemy w świecie kapitalistycznym. Oznacza to nie tylko funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej, ale przede wszystkim przewagę kapitału zagranicznego, funkcjonowanie wielkich korporacji, które mają ogromne interesy w naszym kraju, w całym naszym regionie. Oznacza to funkcjonowanie kraju i całego regionu opartego na ogromnym wyzysku, na ogromnej nierówności społecznej, na ogromnych różnicach finansowych, dochodowych, obecności w dalszym ciągu zjawiska walki klas, które wbrew temu, co można by sądzić, nie zniknęło po roku 89, tylko funkcjonuje w troszeczkę innej postaci, o tym za chwilkę. Mamy oczywiście świadomość, że w rozumieniu kapitalistycznym, liberalnym praca i funkcjonowanie człowieka na rynku pracy w życiu ekonomicznym zostało pozbawione pewnych aspektów, które były przez setki lat obecne w naszej europejskiej cywilizacji. I najważniejszą naszym wnioskiem, naszą konstatacją, która płynie z analizy obecnej sytuacji ideologicznej i politycznej kraju i naszego kraju i Europy, jest to, że obecne formy polityczne, obecne formy ustrojowe nie są formami, w których naród faktycznie może uważać się za zarządcę swojego życia, za faktycznie czynnik, który jest tym najważniejszym elementem funkcjonowania państwa. Naszą odpowiedzią na to wszystko, na te wszystkie elementy, na wyzysk, na niesprawiedliwość, na przewagę kapitału zagranicznego, który generalnie niszczy naszą suwerenność, jest narodowy syndykalizm. Narodowy syndykalizm w kwestii inspiracji, w kwestii tego, skąd czerpiemy podstawowe źródła, opiera się na dwóch przedwojennych koncepcjach i środowiskach. Po pierwsze, na polskim środowisku RNR Falanga i ONR ABC, który w dużej mierze te koncepcje, które my będziemy dopracowywać, które już opracowujemy, które już mają miejsce i są do zapoznania się, przekazywał i propagował w okresie międzywojennym, także w okresie wojennym. Tu można chociażby przywołać pracę Zaleskiego, Narodowy Program Gospodarczy, szereg innych, chociażby Zielony Program Falangi sprzed 1939 roku, gdzie również te idee syndykalistyczne, idee korporacjonistyczne, idee spółdzielcze się pojawiały. Drugim środowiskiem, który nie tylko ideologicznie, ale także nazwą wręcz nawiązuje do narodowego syndykalizmu, jest hiszpańska partia Falanga Jones. Powstała w 1934 roku z fuzji dwóch środowisk, czyli Falangi Primo de Rivera i z Jones, czyli Junty Ofensywy Narodowo-Syndykalistycznej Ledesma Ramira Lamosa. Również tam
problem znalezienia określonej koncepcji, która byłaby alternatywą dla liberalizmu, dla kapitalizmu, który straszliwie niszczył Hiszpanię przed wojną, jak i dla marksizmu, który nie traktowano jako faktycznej opcji, czy faktycznie narodowej opcji do wprowadzenia, również tam ten problem się pojawił. Narodowy syndykalizm traktujemy dość szeroko. Nie tylko w kontekście kwestii pracowniczych, ale w ogóle w kontekście życia człowieka. Uważamy, że narodowy syndykalizm składa się z dwóch podstawowych elementów. Syndykalizmu pracowniczego i syndykalizmu lokalnego czy samorządowego. Może kilka słów najpierw o syndykalizmie i syndykatach pracowniczych. My widzimy rozwiązanie obecnej sytuacji poprzez prowadzenie syndykatów pracowniczych w zakładach pracy, które zrzeszałyby wszystkich pracowników i wszystkich ludzi funkcjonujących w danym zakładzie pracy. Syndykat taki byłby formą współdecydowania, współwłasności i współodpowiedzialności, to jest również bardzo ważne, w danym zakładzie pracy byłby określoną strukturą rozwiązywania wszelkich wypadków walki klasy, walk klasowych, konfliktów pracowniczych, zabezpieczałby podstawowe interesy pracownicze, także m.in. wysokość pensji, przestrzeganie kodeksu pracy, etc. Naszym założeniem jest jednym z tych najbardziej podstawowych, aksjologicznych, przywrócenie sensu funkcjonowania człowieka na rynku pracy, nie tylko w kontekście zrozumienia pracy jako sposobu zdobywania pieniędzy, ale również realizacji określonych celów narodowych, społecznych czy wręcz duchowych. Z drugiej strony mamy syndykaty lokalne, czyli samorządowe. Tutaj nawiązujemy do koncepcji demokracji partycypacyjnej, czy jak to woli uczestniczącej, która przez lat kilkanaście z bardzo dużym powodzeniem realizowana była w Brazylii, w regionie, w mieście Porto Alegre. Widzimy to w ten sposób, że powinny funkcjonować syndykaty lokalne na różnych płaszczyznach, na różnych poziomach, które funkcjonowałyby w postaci określonych komitetów, które od dołu do góry, a nie tak jak jest obecnie od góry do dołu, realizowałyby funkcję władzy, to znaczy w określonych komitetach najniższego poziomu określano by potrzeby, wymagania i cele dla władzy tegoż komitetu. Takiż komitet wyłaniałby swojego przedstawiciela, który posiadałby instrukcje wyborcze, na obecną chwilę zapomnianą instytucję polskiego życia politycznego, którą my chcemy przywrócić. Taki przedstawiciel miałby obowiązek przedstawić i realizować takie instrukcje w komitetach wyższych rang i tak aż do tego najwyższego poziomu. Syndykat lokalny, samorządowy dla nas jest elementem, który powinien zasadzać się na funkcji kilku podstawowych aspektów, takich jak jawność władzy, kontrola nad nią, możliwość odwołania każdego urzędnika w sytuacji, w której sprzeniewierzy się powierzonym mu obowiązkom. W ten sposób uważamy, że naród, społeczność lokalna, również w kontekście pracowniczym, a więc zakłady pracy, będą mogły faktycznie funkcjonować w sposób pełny w życiu narodowym, w życiu społecznym. Nie będzie miała miejsca taka sytuacja, jaka ma w gruncie rzeczy miejsce także dzisiaj, a zauważona była już przed wojną przez Stachniuka, że całe pokolenia w ogromnej części były wyłączone z życia społecznego, z życia narodowego, funkcjonowały właściwie poza biegiem historii. My chcemy całość narodu, nie rozumianego tylko jako wąska elita oligarchiczna, wąska elita kapitalistyczna, wąska grupa wyzyskiwaczy, ale cały naród, wszystkie klasy społeczne włączyć do życia narodowego i jego rozwoju. Jednocześnie mamy świadomość funkcjonowania zjawiska walki klasowej. Walki klasowej może nie w rozumieniu marksistowskim, ale przede wszystkim w rozumieniu zupełnej rozbieżności celów poszczególnych klas. Uważamy, że jak najbardziej syndykaty pracownicze, syndykaty czy kolektywy, jak to woli, administracyjne będą takim elementem, który spowoduje faktyczne wprowadzenie polityki narodowej sensu stricte. Mam nadzieję, że tych kilka słów o narodowym syndykalizmie rozjaśniło troszeczkę ten temat. Będzie on na pewno rozwijany i w najbliższym, i w następnych numerach miesięcznika narodowo-radykalnego Szturm. Ja zapraszam do ich czytania, do śledzenia naszych kanałów. Zapraszam również do subskrypcji kanału Niklot. Z mojej strony na obecną chwilę to wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy to obejrzeli. Sława przodkom, sława Bogom.